No i się udało, dodzwoniłem się do nich, powiedzieli, że jak najbardziej, tylko żebym przyjechał sobie, odebrał. Więc ruszamy. Wiem, że tak trochę bałagan jest, tutaj też ani płotu, ani nic, to wszystko trzeba będzie zrobić z czasem. Nie mam na to teraz, widzicie, nie mam jak nawet tego tutaj wszystko ogarnąć. Jest mega duży zapierdziel. Chociaż tak naprawdę nic się nie dzieje na tej farmie. Muszę zacząć coś robić, bo inaczej to... no, bank mi wszystko zabierze. I to będzie wtedy problem. Nie wiem, czy to jest... Nie, to jest. Mam 500 000 kredytu. Zaciągniętego, już nie mamy żadnych pieniędzy. Ceny ani nic nam nie urosło. No jest totalnie, jesteśmy totalnie, moi ludzie, w dupie. Nie wiem, jak to nam się uda, jak to się w ogóle udało, że my tutaj możemy wypożyczyć, że nam firma wypożycza. To chyba naprawdę dobrze mnie muszą lubić, że taką maszynę nam wypożyczają. Sobie. Miejmy nadzieję, że ta Valtra pociągnie ten zestaw, chociaż jak na moje oko to będzie miała też problem. Nieco, ale no nic. Musimy troszeczkę, że tak powiem, z buta wejść tutaj w marcu, żebyśmy jakikolwiek dochód, bo tam jajka i dochód pasywny mamy, ale to jest niewiele. To nam nie robi w ogóle, jakby nie patrzeć, nawet dużych pieniędzy. Coś tam robi, ale nie robi tego dużego. Dobra, także tak, rozkładamy. Powinienem jeszcze wapno to zrobić, kurwa. Jak to będzie szło, zobaczymy. Nie, ładnie idzie. Także myślę, że nie będzie to problemem. Musimy tutaj i tak to... myślałem, że będzie miał ciężej. Nie ma tak. Naprawdę. No to pod tą górę widzę, że jest problem, tylko... Nie, ale na tej jedynce go przytrzymasz i pójdzie. Git. Myślałem, że będzie troszeczkę słabiej to wyglądało, ale jest dobrze. Także sobie idealnie tutaj. No, to będzie na 10 razy. To jakoś daje sobie radę, powoli, powoli drepczę, że ja to tak określę. Jedź panie, bo ja tutaj muszę sobie odwrócić. Polecimy sobie tutaj. No ma ciężko. Ale jak się rozbuja, to pójdzie. A my w tym czasie poczekamy. Aż nam tutaj w
bo tu by można było zasiać już, ale dobra, czekamy, aż je przyjedzie. To w tym czasie można by było tutaj nasze palety tutaj, widzicie jak to wszystko wygląda. Pyk. 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 Poukładać sobie. Aha. My sobie tu możemy ją delikatnie obrócić. Spoko. Wiem, że w tam poprzedniej wersji nie można było, tak? Tylko że tutaj by też trzeba było wiedzieć, jak to wszystko wracać. O. Elegancko. A jak on tutaj? Nie, no profeska, pani, zawrócił pięknie. A my tutaj dalej sobie to ułożmy, układajmy, bo tutaj wiecie, bałagan niesamowity, bym powiedział. Pomidorki. Pomidorki są teraz w cenie. O. Mamy troszeczkę, no będzie tutaj sprzedawać. Dlatego chcę sobie to tu wiecie, poukładać ładnie. Żeby to tutaj było. No bo jedno na drugie można by było chyba, nie? Tak mi się wydaje bynajmniej. O. No w sumie to nie jest też dobry pomysł. Sobie poukładać, to są chyba truskawki, jeśli dobrze widzę. A. Nie jest to może jakoś najpiękniej poukładane, ale jak to się mówi, jest. Zawsze jakoś to. Ułożone. Skłyczki. Jeszcze sałatę mamy. Tutaj mamy co sprzedawać z tego. Nie wiem ile tego jest wszystkiego. 150 litrów ma jedno, więc trzeba było zliczyć skrzynki. I wtedy sobie to podzielić razy cenę. Możliwe, że zliczymy. Na razie zająłem się, że tak powiem, grubą ilością produkcji sałaty, ponieważ sałata tutaj nam się troszeczkę opłaca. Muszę sobie odjechać. Najprawdopodobniej albo zrobić inaczej. Tego skrajniaka tutaj
przyjechać, żeby tutaj do końca było ładnie, żeby on się już nie musiał gubić w tym temacie. Nie, no ładnie sobie radzi, chłopina. Myślałem, że jakoś będzie gorzej tutaj, a jednak jak widzicie, bardzo dobrze sobie radzi. Przepraszam, ale mam kaszel. Musiał się tu poukładać, tak, jest taki to. Teraz będzie taki odcineczek. Bardziej stricte. Układaniowy. O. Nie ma tutaj dużo tych truskawek, tak. Liczyłem, że jednak tych trochę truskawek tutaj będzie, a no nie jest dużo. Pomidorków też myślę, że nie będzie jakoś mega. Ale wiecie, każdy dochód pasywny jest zawsze najlepszy. Jest zawsze jakiś to pieniądz z tego. Nawet gdyby miało być to, nie wiem, 5000 czy coś, ale jest. I w sumie nie byłoby to złe, gdyby zrobić tak zwany, że po prostu z jednej uprawy, na przykład nie wiem, z pomidorów, z tego co sprzedamy z pomidorów, będziemy sprzedawać, spłacać dług w banku, nie? To na przykład albo pomidory i truskawki, nie? Myślę, że to byłby genialny pomysł, ponieważ no jest to dobra opcja na pozbycie się kredytu, który mamy, tak? Tak, który mamy. No ładnie to układam, ty. Ja pierdzielę, jak myślałem, że taką się, że tak powiem, puszermanka, a tutaj elegancko to idzie. Proszę zobaczyć. No nikt nie powie, że nie. I kolejne truskaweczki. Hop. Truskaweczko, truskaweczko. Fajnie, że można tutaj te szklarnie robić w ten sposób, bo w 19 trzeba było się, że tak powiem, dość bardzo mocno nad tym napocić, żeby cokolwiek to dało, a nieraz to w ogóle nie przynosiło jakiegoś tam mega dużego, wiecie, efektu pod kątem właśnie tego, że właśnie nie sprzedawało się to jakoś w dobrych cenach i człowiek musiał naprawdę mieć bardzo dużo tego ilości, żeby no to w ogóle cokolwiek się tutaj, że tak powiem, mogło ruszyć. O. Nie no, kurde, jestem zadowolony ze swojego układania. Myślę, że możemy jeszcze tylko tutaj tą warstwę, te dwa kolejne dołożyć. Nie będziemy już tego jakoś mega wysoko piętrować. O. No. Nie no, fajnie to wygląda. Układ, jeśli chodzi o styl noszenia, jest na pewno dużo, dużo poprawiony.
względem dziewiętnastki. Nie wylatują przy szybkich ruchach, nie wylatują te rzeczy. Co to daje duży plus dla samej gierki. Podobno z tego co słyszałem są mega jakieś jebitne lagi, jeśli się dużo naprodukuje. Na razie jak widzicie, no mam trochę tego. Jakoś klatkarza dużego nie spostrzegłem, żeby był jakoś mega widoczny. Więc to też chyba zależy od tego, co się produkuje, bo może być tak. Że gierka na przykład na trzy rodzaje rzeczy mega na przykład klatkuje. Póki co, co do zastrzeżeń gry, ja nie mam. Jest, no, jak na samą tą grafikę, która jest dość dobra. Przepraszam Was. Dobra, to się kąpać. Oj! I mnie się szkoda. A wy? Halo. No. Dobra. No to wstaję. Tak, wiem, wiem. Dobrze. No, dobrze. Pa, pa. No, więc tak to wygląda. Tu jeszcze wieszam truskawkę. Czy nie, pomidor. Jak sami widzicie, jeśli chodzi o układanie, nie jest to jakoś mega skomplikowane. Ok, tą sałatę postawiłem tutaj bardzo blisko w sumie. Dobra, co my tu jeszcze mamy? My jeszcze mamy truskawki. No ale to już jest. Widzicie, jak tutaj. Trzeba tutaj po prostu je położyć obok. I trudno. Ile jest, tyle jest. Fajnie, bo zawsze to jakiś dochód. Im więcej, tym lepiej, no nie? Tylko to też właśnie to jest to pytanie od tego klatkarza. Zobaczymy, czy przy jakiej ilości one dopiero zacznie mi gra klatkować. Bo póki co powiem wam, że to jest na jeszcze chyba tak mi się wydaje na tyle znacznie mała ilość, że ten komputer sobie daje w sumie radę i nie ma żadnego powodu do obaw. Zobaczymy jak będzie, czy będą, jak będą plony, czy to będzie miało też jakąś, też będzie miało jakąś korygnację. Dobra, zobaczmy jak tutaj idzie mu. No ładnie idzie mu, okej.
Ładnie mu idzie. My tutaj też ładnie żeśmy. My też tutaj jesteśmy, że tak powiem, obrobieni. No bo to wiecie, tak brzydko to wyglądało. A akurat mam odcinek, to raz, że się uporządkuje. Dwa, że właśnie będziemy sobie tutaj mogli następny wkładać właśnie te warzywka i owoce. Fajnie się to układa, nie jest to jakoś. Myślałem, że będzie gorzej to wyglądało. No też właśnie, co? Możecie sobie teraz zauważyć. Pytanie, czy ja będę mógł w stanie podnieść dwa. Mogę. Kurde, jakie są silne. Zostawimy sobie jeszcze to, żeby tu tak było jak było. O. Dobra. No i co? I w sumie mamy tak, jakby na nie patrzeć, zakończone to wszystko. Tutaj nam pracownik pięknie jedzie. Elegancko. Pytanie, czy teraz on zawróci. A my w sumie możemy zacząć siać? Możemy chyba, nie? W sumie to i tak my mamy mały ten. Też od tej strony zacząć, od tamtąd. 600 litrów to raz dwa pójdzie. Myślę, że zobaczymy na ile na przejazd pójdzie. Wyłączę tylko sobie. Dobra, zapiszemy. Ile jeden przejazd będzie nas, że tak powiem, kosztował. O kurde, on tu będzie siał i będziemy siać i siać. I widzę, że to już jeden przejazd będzie nam koło 100 zabierał, czyli 5 przejazdów, a to będzie ich za 30. Albo i mniej, albo i więcej. Tak raz przy razie, żeby jechać to. Ciężko. Tu by się przydał naprawdę większy siewnik. No ale niestety sami wiecie, jak z kasą stoimy. Ma mały kredyt banku zaciągnięty, nie mamy jak nawet co zrobić. Dotacji to wątpię, żeby wziąć, bo dotacje to by trzeba było wziąć. Nie wiem ile teraz jest dotacji, musiałem się dowiedzieć kiedy do urzędu jechać, dowiedzieć się. Czy to na hektary, od ilość pól, od ilość hektarów, jak to wszystko wygląda. W sumie nie wierzę, na razie nam wziął 30. No to dycha jakby wziął jeszcze do końca, no to 40 w przejazd, no to powinno do połowy pola starczyć. Może i ponad lekko połowy pola powinno wystarczyć. No 40 mamy, no to 45 zużyje, nie? Do końca. No. Muszę pamiętać, że tu trzeba raz przy razie jeździć.
ziomek jak tutaj to zrobi, to przejedzie sobie to, sprzęt oddamy. No i co, no, na moim odcinku to będzie wszystko z mojej strony. Ja wam dziękuję. Trzymajcie się, dzięki, wesołych świąt.